Na początku filmu Gillian Armacost obserwuje przez okno star dwa wahadłowca. Jest nauczycielką w drugiej klasie gimnazjum. Nagle jeden z jej uczniów informuje ją, że jest do niej telefon. Gillian odbiera połączenie, które okazuje się być z Centrum Komunikacji NASA. Telefon łączy się z jej mężem, Spencerem Armacostem, który jest astronautą pracującym za NASA. Połączenie wydaje się nieodpowiednie za Gillian, ponieważ jej mąż powinien teraz krążyć wokół Ziemi. Mimo to z radością z nim rozmawia. Później w domu rozmawia o tym ze swoją siostrą Nan. Ta ostatnia uważa, że Gillian ma szczęście, że ma takiego męża jak Spencer. Nagle telewizja zaczyna pokazywać najświeższe wiadomości dotyczące niedawnego wypadku na jednej z kosmicznych stacji NASA. Incydent obejmował jej męża i innego kapitana NASA o imieniu Alex Streck. W tym samym czasie dzwoni dzwonek do drzwi, a kiedy Gillian odbiera, mężczyzna o imieniu Sherman Reese przedstawia się i mówi, że jest z NASA. Przed wyjaśnieniem jej wszystkiego, Sherman prosi Gillian, aby poszła z nim. W następnej scenie Gillian zostaje zabrana do siedziby NASA, gdzie spotyka Natalie, żonę Alexa Strecka. Zdruzgotane kobiety obejmują się, wierząc, że ich mężowie nie żyją. Jednak dyrektor NASA przybywa i przekazuje im dobrą wiadomość. Ich mężowie są bezpieczni i żyją. Następnie okazuje się, że Spencer i Alex pracowali w przestrzeni kosmicznej, naprawiając satelitę, gdy nagle nastąpiła eksplozja. Z tego powodu Centrum Komunikacyjne NASA straciło z nimi kontakt na jakiś czas. Dyrektor informuje żony, że ich mężowie wsiedli na pokład wahadłowca i wracają na Ziemię. Następnie Sherman włącza kamerę, dzięki czemu kobiety mogą zobaczyć swoich mężów z Ziemi. Kilka godzin później Alex i Spencer bezpiecznie lądują, ale zostają zabrani do szpitala z powodu obrażeń spowodowanych eksplozją. Lekarz zapewnia Gillian, że jej mężowi nic nie będzie. Jednak Alex odniósł poważne obrażenia, więc musi zostać na oddziale intensywnej terapii. W miarę upływu dni Gillian spędza czas siedząc przy łóżku męża, podczas gdy on dochodzi do siebie. W końcu Spencer budzi się, uwalniając Gillian od zmartwień. Jednak stan Alexa nadal się pogarsza. W jednym przypadku cierpi na nagły wypadek medyczny, z powodu którego wymaga kardiowersji elektrycznej. Kiedy Alex zaczyna zachowywać się gwałtownie, lekarze muszą go reanimować. Natalie ze łzami w oczach obserwuje męża z boku, nie mogąc mu w żaden sposób pomóc. Ale na szczęście, po tygodniach potwornego oczekiwania, lekarzom udaje się uratować Alexa i podać mu leki. Wkrótce potem astronauci zostają pochwaleni za swoje bohaterskie czyny. Podczas uroczystego przyjęcia Natalie dzieli się swoimi obawami z Gillian. Po tym, jak jej mąż wyzdrowiał, nie wspomniał ani słowem o wypadku. Okazuje się jednak, że nie tylko Alex, ale także Spencer był raczej cichy. Mimo to obie kobiety dochodzą do wniosku, że ich mężowie po prostu potrzebują trochę czasu, aby otrząsnąć się z koszmaru. Po imprezie Spencer oznajmia żonie, że zdecydował się odejść ze służby i przyjął posadę w nowojorskiej firmie McLaren. Gillian nie jest zadowolona z opuszczenia miasta, do którego się przyzwyczaiła, ale nie ma większego wyboru. Następnego dnia, gdy para uczestniczy w innym wydarzeniu, zauważają agresywne zachowanie Alexa wobec żony. Kłóci się z nią o coś przy pobliskim stoliku. Nagle Alex zaczyna krwawić z ust i upada na podłogę. Spencer spieszy sprawdzić, co z kolegą, ale jest już za późno. Alex zostaje uznany za zmarłego na miejscu zdarzenia, co druzgocze wszystkich wokół. Wkrótce potem odbywa się konferencja prasowa, na której przedstawiciele NASA przypisują śmierć Alexa udarowi. Podczas pogrzebu Gillian podchodzi do Natalie na osobności, by ją pocieszyć. Natalie mówi, że ostatnio miała wrażenie, jakby jej mąż rozmawiał z kimś spoza naszego świata. Ma również wrażenie, że ktoś w niej mieszka. Gillian pociesza ją, myśląc, że to trauma, która spowodowała śmierć Alexa. Następnie dołącza do Spencer, zostawiając Natalie samą w pokoju. Kilka minut później nagle słyszą krzyk. Wszyscy pędzą do pokoju Natalie, by znaleźć ją martwą w wannie. Okazuje się, że popełniła coś niewyobrażalnego, nie mogąc dłużej znieść bólu po stracie męża. Niedługo potem Gillian i Spencer przeprowadzają się do Nowego Jorku. Na imprezie pracowniczej zauważa, że jej mąż zachowuje się inaczej. Nigdy nie był osobą towarzyską, ale teraz ma wiele elitarnych kręgów. Gillian prosi go, aby opowiedział jej o incydencie ze spacerem kosmicznym i o tym, co wydarzyło się w ciągu 2 minut, kiedy ich połączenie z NASA zostało przerwane. Jednak kiedy zaczyna odpowiadać, następną rzeczą, o której Gillian wie, jest to, że jest z nim w łóżku. Wszystko wydaje jej się snem i słyszy tylko głos Spencera w tle. Później, kiedy się budzi, Gillian czuje ostry ból w żołądku. Słyszy również dziwne odgłosy w swojej głowie, coś, czego nigdy wcześniej nie doświadczyła. W następnej scenie Gillian nadal jest przytłoczona tym, czego doświadczyła poprzedniej nocy. Dzwoni do swojej siostry Nan i informuje ją, że nie może mieszkać w tak wielkim mieście jak Nowy Jork i że ostatnio wszystko jest bardzo dziwne.
Wkrótce potem Jillian dowiaduje się, że jest w ciąży z bliźniakami, ale z jakiegoś powodu nie czuje radości. Pewnego wieczoru Spencer zabiera Jillian na kolację do swojego szefa, pana McLarena. Ten ostatni jest bardzo wyrafinowaną i materialistyczną osobą, czego Jillian nie lubi. Kiedy on i jego żona odchodzą, aby położyć córkę spać, Spencer pyta Jillian, co się z nią ostatnio dzieje. Jillian mówi mu, że nie należy do jego nowo znalezionych elitarnych kręgów, podobnie jak on. Przypomina mu, że kiedyś powiedział jej, że nigdy nie zrezygnuje z kariery astronauty. Ale po wypadku w kosmosie Spencer się zmienił. Następnie nerwowym tonem Jillian ujawnia, że jest w ciąży ku uciesze Spencera. Następnego dnia para udaje się do lekarza, aby zbadać ciążę. Kiedy ona i lekarz są sami, Jillian mówi, że wcześniej w swoim życiu po śmierci rodziców szukała opieki psychiatrycznej, ponieważ zaczęła widzieć swoich bliskich martwych, w tym siebie. Mówi również lekarzowi, że ostatnio miała koszmary senne, które, jak się obawia, mogą mieć wpływ na ciążę. Słysząc to wszystko, lekarz radzi Jillian, aby zadzwoniła do niej, jeśli pojawi się nagły wypadek. Po spotkaniu Jillian postanawia dołączyć do grupy wsparcia za matek spodziewających się bliźniąt. Okazuje się to świetnym pomysłem, ponieważ w końcu otrzymuje motywację i pomoc, której szukała. Kilka miesięcy później Jillian wydaje się czuć bardzo dobrze ze swoją ciążą. Ona i jej mąż z radością oczekują narodzin swoich dzieci. Pewnego dnia, gdy Jillian odwiedza sklep za dzieci, nagle podchodzi do niej Sherman Reese, który wygląda na zmartwionego. Mówi, że chce porozmawiać o 2 minutach, kiedy jej mąż nie miał połączenia z Centrum Komunikacji NASA. Pyta również Jillian, czy zauważyła, że Spencer zachowuje się inaczej od czasu wypadku w kosmosie. Okazuje się, że Sherman został zwolniony z NASA, ponieważ po przeprowadzeniu dochodzenia nalegał na władzę, że coś jest nie tak ze Spencerem, chociaż wszystkie testy wróciły do normy. Pokazuje Jillian kilka oficjalnych dokumentów i udowadnia, że podpis Spencera jest inny od czasu jego powrotu z kosmosu. Dodatkowo, jego wskaźniki medyczne również zostały zmienione. Jillian uważa jednak, że Sherman jest szalony, a jej przeczucia potwierdzają się, gdy dowiaduje się, że został zwolniony przez NASA. Prosi go, aby jej nie ścigał, ale Sherman jest wytrwały. Kiedy ujawnia, że Natalie była w ciąży w chwili śmierci, Jillian jest zaskoczona. Sherman jest w pełni przekonany, że wydarzyło się coś więcej niż tylko eksplozja, gdy astronauci krążyli wokół Ziemi. Następnie daje Jillian magnetofon, który zawiera całą rozmowę między astronautami, gdy byli w kosmosie. Później Jillian odsłuchuje taśmę i szokująco dowiaduje się, że Alex i Spencer widzieli coś podczas tych 2 minut. Coś, czego nigdy w życiu nie widzieli ani o czym nie słyszeli. Nagle rozlega się pukanie do drzwi i Jillian nerwowo idzie je otworzyć. Ku jej uldze to tylko Nan, która przyjechała aż do Nowego Jorku, by zrobić siostrze niespodziankę. Podczas rozmowy Jillian wyjaśnia wszystko, co ostatnio wydarzyło się w jej życiu. Mówi również o swoich ostatnich odkryciach dotyczących Spencera, ale ostrzega siostrę, aby nikomu o tym nie mówiła. Pewnego wieczoru Jillian otrzymuje telefon od Shermana i z szokiem dowiaduje się, że Natalie jest w ciąży z bliźniakami. Gorączkowo pyta, co wykazała sekcja zwłok bliźniąt, a Sherman odpowiada, że musi się z nią spotkać osobiście, aby jej to pokazać. Następnego ranka oboje spotykają się w pobliżu metra, ale gdy mają omówić sekcję zwłok Natalie, pojawia się Spencer. Jillian szybko się ukrywa i obaj mężczyźni zaczynają rozmawiać o swoim czasie w NASA. Kiedy rozmowa przeciąga się zbyt długo, Jillian ucieka z miejsca zdarzenia. Później próbuje skontaktować się z Shermanem, dzwoniąc do hotelu, w którym obecnie przebywa, ale bezskutecznie. Na szczęście, jako plan awaryjny, Sherman wysłał Jillian klucz do skarbca. Jest tam również zaadresowana do niej notatka, która wskazuje jej lokalizację. Po dotarciu na miejsce Jillian odkrywa zdjęcia swojego męża i dowiaduje się, że Sherman miał go na oku od czasu jego powrotu z misji kosmicznej. Znajduje również kasetę wideo VHS, ale kiedy próbuje ją odtworzyć, nagle gaśnie światło. Jillian wpada w panikę i ucieka ze skarbca. Jest już pewna, że ściga ją coś złego. Później w domu ogląda film, na którym Sherman demonstruje, co naprawdę wydarzyło się w kosmosie. Wyjaśnia, że w pobliżu Spencera i Alexa pojawił się tajemniczy sygnał, gdy stracili kontakt z NASA. Sherman uważa, że sygnał należał do kosmitów, którzy chcieli dostać się na Ziemię, więc przejęli ciało astronautów. Jednak funkcje życiowe Alexa nie wytrzymały masy obcego, powodując jego śmierć. Nie masz pomysłu na prezent? Teraz już masz. MakeMe.pl. Jillian odnosi wideo do niedawnego nieobliczalnego zachowania męża i tego, jak miała koszmary o swojej śmierci. Rozpoznaje również sygnał, który brzmi dokładnie tak, jak ten, który słyszała podczas imprezy roboczej w Nowym Jorku, kiedy była nieco nieprzytomna. Po obejrzeniu nagrania Jillian jest przekonana, że jej mąż nie jest tym, za kogo się podaje. Jest kosmitą i istnieje duże prawdopodobieństwo, że jej nienarodzone bliźnięta również pochodzą spoza tego świata.
Po tym uświadomieniu sobie, Jillian próbuje dokonać aborcji medycznej, ale wkrótce zostaje przyłapana przez Spencera na gorącym uczynku. Uderza ją, ostrzegając, by nie robiła niczego podobnego w przyszłości. W odpowiedzi Jillian rzuca się ze schodów i budzi się w szpitalu. Spencer ujawnia, że bliźniaki przeżyły upadek, ale ostrzega ją, aby milczała o tym, co się stało. Podczas rekonwalescencji Jillian widzi sen, w którym jej siostra, Nan, zostaje zabita przez Spencera. Przerażona opuszcza szpital na własną rękę, ale Spencer podąża za nią z powodu jego dziwnego połączenia z obcymi bliźniakami w jej wnętrzu. Wraca do domu, szybko barykaduje drzwi i wchodzi do pokoju, w którym śniła, że jej siostra została zabita. Jillian widzi jej ciało na podłodze, ale potem znika. Prawdopodobnie dlatego, że była to wizja. Kiedy Spencer włamuje się do mieszkania, zalewa podłogę w kuchni wodą z radiem w zlewie i przedłużaczem podłączonym do ściany. Jillian trzyma końce kabli w każdej ręce i mówi Spencerowi, żeby trzymał się od niej z daleka. Następnie zauważa krwawe ślady paznokci na jego dłoni i zdaje sobie sprawę, że jej siostra naprawdę nie żyje, tak jak marzyła. W ostatecznej konfrontacji Jillian mówi Spencerowi, że wie, kim on jest i że zabił jej siostrę. Słysząc to, kosmita w ciele Spencera w końcu przemawia i mówi, że zabił Nan, ponieważ stanęła mu na drodze. Teraz żyje wewnątrz Jillian, poprzez połączenie z bliźniakami. Właśnie wtedy z sufitu zaczyna lać się woda, a w idealnym momencie Jillian podnosi stopy z mokrej podłogi i łączy przewody. To wysyła śmiertelną falę prądu w kierunku Spencera, zabijając go raz na zawsze. Jednak obcy, znajdujący się w jego ciele, wydostaje się na zewnątrz i przenosi się na Jillian. Kilka lat po incydencie dowiadujemy się, że Jillian ponownie wyszła za mąż, a jej synowie bliźniacy prowadzą zupełnie normalne życie. Jej obecny mąż również okazuje się być astronautą, tak jak kiedyś Spencer. Film kończy się, gdy Jillian z dumą patrzy, jak jej synowie wsiadają do szkolnego autobusu. Jest pewna, że oni również skończą jak ich ojciec. Jeśli film Si się spodobał, zostaw suba i łapkę w górę. Miłego dnia!